Zadajmy sobie pytanie, jakie jeszcze strony powinniście znać? Oficjalna strona Unity. Tu macie wiele kategorii. Przejrzyjcie ich zawartość po kolei. Na oficjalnej stronie Unity należy wyróżnić zakładkę Learn, gdzie możecie znaleźć tutoriale różnej maści. Znajdziecie tu tutoriale od całych przykładowych gier po krótkie poradniki na konkretne tematy oraz nagrania z sesji live prowadzone przez pracowników Unity. Te tutoriale nie są idealne, nie zawierają wielu informacji, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te tutoriale są lepsze od większości płatnych szkoleń. Wynika to z tego, że mało kto przerabia oficjalne materiały. Około 500 000 osób subskrybuje oficjalny kanał Unity na YouTubie. Jak zaczniecie oglądać filmy z poszczególnych kategorii, sprawdźcie na YouTubie, ile dany film ma wyświetleń łącznie. Po liczbie wyświetleń tych filmów mogę Wam powiedzieć, że większość osób nie wysiliła się nawet, żeby raz obejrzeć filmy tutaj na oficjalnej stronie. Ja niektóre filmy oglądałem po 2-3 razy, więc liczba osób, które oglądały te filmy, jest zapewne jeszcze mniejsza. Ze swojego doświadczenia mogę dodać, że te rzeczy, które są na tej stronie, nie pojawiają się zbyt często w szkoleniach. Po prostu ludzie za bardzo nie wiedzą o tych wszystkich funkcjonalnościach i potem jak robimy jakiekolwiek szkolenia, to te informacje pomijają. Dlatego też postarajcie się obejrzeć materiały znajdujące się na tej stronie. Wiedzę z tej strony potraktujcie jako podstawy, tym bardziej, że większość treści oznaczona jest jako beginner. Mam do Was jeszcze taką prośbę, jak będziecie oglądać jakieś szkolenie, to także obejrzyjcie materiały przygotowane przez Unity na dany temat. Będziecie mogli w ten sposób zweryfikować wiedzę osoby prowadzącej szkolenie i poziom samego szkolenia. Teraz kolejna strona w kategorii Learn, czyli Knowledge Base. Mamy tutaj zbiór pytań i odpowiedzi na różne tematy. Możecie je przejrzeć, jak będziecie mieć z pół roku doświadczenia. Dalej, w kategorii Learn mamy podzakładkę Resources. Tu znajdziecie chyba wszystkie przykładowe projekty wykonane przez Unity. Oczywiście te projekty także możecie znaleźć na Asset Store, czyli na oficjalnym sklepie z asetami Unity. Teraz kolejna podkategoria zakładki Learn, czyli dokumentacja. Co musicie wiedzieć na temat dokumentacji? Dokumentacja dzieli się na dwie części, manual i scripting API, czyli tutaj to. Manual opisuje teorię działania edytora Unity, a scripting API opisuje działanie poszczególnych klas, struktur i tak dalej, po prostu jak działa kod. Co warto wiedzieć na temat manuala? Zacznę od tego, co znajdziecie w nim i jak korzystać z tego fragmentu dokumentacji. Najważniejszy rozdział manuala to Working in Unity. Znajdziecie tu podstawowe informacje o tym, jak korzystać z edytora. Jak będziecie się uczyć, nie bójcie się tych rozdziałów. Tutaj słówko Advance jest grubo przesadzone. Jeśli chodzi o ten rozdział dokumentacji, to staram się go czytać co wersję Unity. Większość tego rozdziału nie zmienia się wraz z kolejnymi wersjami Unity. Jak już raz ogarniecie ten rozdział, to potem wystarczy, że się nauczycie różnic, jeśli jakieś się pojawiły z kolejną wersją Unity. Nie będę dalej omawiał, co znajduje się w kolejnych rozdziałach, bo trwałoby to zbyt długo. Ważne, abyście wiedzieli, że dokumentacja nie posiada w sobie wielu informacji. Dokumentacja w wielu miejscach nie była aktualizowana przez lata. Inna sprawa to to, że Unity zakłada, że przystępując do czytania dokumentacji, znacie się już na tworzeniu animacji, silnikach fizycznych, renderingu itd. Wielu zagadnień będziecie się musieli uczyć z zewnętrznych materiałów, które nie są wskazane nigdzie w dokumentacji. Jeśli chodzi o fizykę, to musicie znać specyfikację silników fizycznych. Dla fizyki 3D jest to dokumentacja NVIDIA Physics X. A dla fizyki 2D jest to dokumentacja powiązana z silnikiem fizycznym Box 2D. Dokumentacja silnika Box 2D to nie tylko tutaj ten dokument, ale także zbiór prezentacji i te prezentacje bardzo ciężko się czyta, więc fizyki uczcie się tutaj z dokumentacji NVIDIA Physics X, bo zasady są te same, ale tutaj to jest lepiej dużo opisane.
Dodatkowo, aby zrozumieć właśnie dokumentacje fizyczne, czeka Was przerabianie podręczników akademickich do fizyki po angielsku, bo anglojęzyczna literatura o fizyce skupia się na innych zagadnieniach niż polskojęzyczna literatura. Jeśli chodzi o rozdziały o fizyce, to się o nie nie martwcie. Ja je opracowuję od dłuższego czasu i w ciągu najbliższych miesięcy skończę całkowicie opisywanie tych zagadnień. Już w sumie 7 miesięcy na to poświęciłem, więc raczej Wam się nie będzie chciało zaczynać nauki tego od nowa. Jeśli chodzi o rozdział Graphics, to musicie znać zagadnienia związane z oświetleniem i renderingiem. Jeśli nie będziecie znać podstaw właśnie tych dwóch zagadnień, ten rozdział będzie dla Was ciężki. Zanim zaczniecie przerabiać ten rozdział, zalecam Wam przeczytać tą książkę w pierwszej kolejności. Pisana jest lekkim językiem i świetnie się ją czyta. Poszukajcie tej książki w pierwszej kolejności w bibliotekach, bo jest dość droga, ale zawiera wiele świetnych informacji, które Wam ułatwią zrozumienie tego rozdziału. Co do tego rozdziału, dodam jeszcze, że będziecie mieć problem, gdy będziecie chcieli się nauczyć obsługi Lightmap, czyli map światła. Ja się musiałem ich obsługi uczyć z Wikipedii Unreala, więc zajrzyjcie tutaj, jak będziecie się uczyć właśnie map światła, bo tutaj są one słabo opisane. Dalej shadery. Dokumentacja na ich temat jest dość dobra, ale i tak wypada, byście zajrzeli na stronę NVIDIA. Tu znajdziecie więcej informacji na temat programowania shaderów. Teraz rozdział Animation. Jeśli chodzi o kwestie powiązane z animacjami, to będziecie musieli zaglądać do dokumentacji na temat programów do modelowania, takich jak na przykład Maya, Blender i tak dalej. Z tych dokumentacji ciężko będzie wyciągnąć coś sensownego na potrzeby Unity, bo te dokumentacje słabo opisują pewne pojęcia, ale póki co nie znalazłem lepszych źródeł do nauki teorii animacji, a bez znajomości pojęć będziecie mieć problem z wieloma zagadnieniami w tym rozdziale. Jak znacie jakąś dobrą książkę do nauki pojęć związanych z animacjami, dajcie znać, chętnie przeczytam. Jeśli chodzi o rozdział o audio, obstawiam, że do zrozumienia tego rozdziału będzie potrzebna jakaś dobra książka o tworzeniu muzyki, aby dobrze zrozumieć wszystkie efekty chociażby akustycznych zagadnień. Nie zgłębiałem jakoś bardziej, więc nie jestem w stanie nic Wam polecić na ten temat. Jak mieliście okazję zobaczyć przed chwilą, aby znać dobrze Unity, musicie znać znacznie więcej zagadnień niż Wam się wydaje i o tym się jakoś nie wspomina. Co jeszcze musicie wiedzieć na temat dokumentacji? Dokumentacja jest pisana powierzchownie, wiele zagadnień jest opisanych tylko słownie, brak jest przykładów, wiele informacji nie znajduje się w ogóle w dokumentacji. Aby dobrze zrozumieć dane zagadnienie, musicie poznać wiedzę ze trzech filarów, czyli z manuala, scripting, API i oficjalnego forum Unity. Na oficjalnym forum Unity często toczone są długie dyskusje na określone tematy. Często pracownicy Unity odpowiadają na wiele pytań, które zadaje społeczność. Jeśli ktoś z Was będzie się uczył danego zagadnienia i będzie korzystał tylko z manuala, to tak naprawdę zbyt dużo się nie nauczy, z racji tego, że w manualu jest wiele informacji pominiętych. Jeśli chcecie w pełni zrozumieć dany temat, to będziecie musieli zdobyć wiedzę z każdego z tych trzech filarów, inaczej się nie da. Co do forów, dodam jeszcze, że jeśli będziecie szukać czegoś na forach, to korzystajcie z tej przeglądarki, nie Google, to od razu filtruje wyniki i wybiera tylko te, które znajdują się tutaj na forach bądź w dokumentacji, więc korzystajcie z tego w razie czego.